Narkotyki to niestety wciąż poważny problem w naszym kraju. Głogowscy policjanci zatrzymali kolejnego posiadacza środków odurzających. Policjanci Wydziału Kryminalnego Głogowskiej Komendy w wyniku pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który w swoim mieszkaniu posiadał ponad 1000 porcji użytkowych marihuany i amfetaminy. 30-latek usłyszał już zarzut posiadania narkotyków. Na wyrok nie czeka jednak na wolności. Mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do Głogowskiej Policji, osadzony w policyjnym areszcie. Na wniosek Policji i Prokuratury dostał trzymiesięczny areszt śledczy do wyjaśnienia całej tej sprawy. Ostateczne wyjaśnienie sprawy nastąpi na wokandzie sądowej. Aresztowanemu Głogowianinowi za posiadanie narkotyków grozi nawet 10 lat więzienia.